Czy to już koniec trwającego od przeszło 30 lat małżeństwa byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych? W zagranicznej prasie pojawiły się sensacyjne doniesienia, jakoby Barack Obama, 58L, złożył papiery rozwodowe. Podobno, Michelle, 55L, była zszokowana jego ruchem, choć sama miała rozważać dokładnie to samo. Barack Obama dobrze wie, czym jest trauma po rozwodzie. Jego rodzice rozeszli się, gdy miał zaledwie dwa lata. Jednak przez całe życie odczuwa konsekwencje ich decyzji. Reklama nie chciałby dopuścić, by jego dzieci przeżywały to, co on. Dlatego, gdy zdecydował się na ślub z Michel, nawet nie dopuszczał do siebie myśli, że ich ścieżki kiedyś mogą się rozejść. Obama i jego ukochana poznali się w 1988 roku dzięki pracy. Michelle zatrudniona była w firmie prawniczej i przez trzy miesiące pełniła funkcję doradczyni Baraka. Początkowo nie było mowy o tym, by ich znajomość wyszła poza ramy zawodowe. Ostatecznie uczucie okazało się tak silne, że tych dwoje zaczęło się ze sobą spotykać. Po trzech latach powiedzieli sobie tak. Po siedmiu latach, od ślubu na świat przyszła ich pierwsza córka, Maria Ann. Trzy lata później urodziła się Natasza. W zeszłym roku Michelle wyznała, że obie dziewczynki poczęte zostały w wyniku procedury in vitro. Dla wielu Amerykanów Michelle i Barack Obamowie są przykładem idealnego małżeństwa. Tym większą sensację wywołują doniesienia Globe, wedle których para ma szykować się do rozwodu. Z okładki gazety dowiadujemy się, że były prezydent USA miał rzucić pozwem rozwodowym. Informator twierdzi, że Obama był zmęczony toksycznym małżeństwem utrzymywanym dla wygody i miał dość serii ostrych awantur. Jako dowód kryzysu małżeńskiego wskazuje fakt, że oboje małżonkowie zrezygnowali z noszenia obrączek. Ponoć decyzja o rozwodzie nie była jednostronna. Michelle miała już wcześniej kompletować stosowne dokumenty, lecz nie złożyła ich. Barak posunął się o krok dalej i wręczył jej własne dokumenty. Czytamy. Czytaj dalej na następnej stronie.